Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przede wszystkim chciałbym Drogich Księży bardzo serdecznie przeprosić za długą przerwę w naszych spotkaniach. Była ona spowodowana przede wszystkim najpierw zakażeniem, a potem chorobą COVID-19. Bałem się nie tylko jej przebiegu, ale i konsekwencji. Tym bardziej, że Wielu spośród nas, księży, i także wiernych, wiernych świeckich czy członków naszych rodzin, wspólnot parafialnych, zakończyło swoje ziemskie pielgrzymowanie po zakażeniu i chorobie. Teraz już w moim przypadku przynajmniej jest wszystko w porządku. Ale ten lęk daje się dalej jakoś odczuć. I trzeba było go przezwyciężyć, żeby móc stanąć przed Wami. Po drugie, to, co mnie wstrzymywało, to wydarzenia, które miały miejsce w naszej ojczyźnie i w naszym polskim kościele. Wprawiały one mnie w wielkie zakłopotanie i zastanawiałem się, co Wam powiedzieć, jak to wszystko skomentować, do czego zachęcić. Co mówić ludziom na Ambonie? W tym lęku, niepokoju, strachu, również przed wyjściem na ulicę, bo przecież nie wiem, kogo spotkam, kto mnie jak nazwie, i dokąd każe mi się, mówiąc delikatnie, wynieść, o co mnie oskarży, czy o jakieś czyny, czy o ich krycie. Znalazłem pewne światło w tunelu, a dali mi je wierni świeccy, ze szczególnym naciskiem na słowo wierni. Zawstydzili mnie tym, że codziennie, mimo swoich obowiązków zawodowych, rodzinnych, mimo swoich schorzeń, odmawiają nie jedną, ale trzy bądź nawet cztery części Różańca. Po drugie, są gorliwi w modlitwie, choćby tej, do której nas zachęcano zaraz na początku listopada, kiedy jako wspólnota narodowa odmawialiśmy różaniec do granic nieba. A po trzecie, my księża idziemy oczywiście nie zawsze i nie tylko z tego powodu do kościoła, by sprawować Mszę Świętą. W poczuciu jakiejś odpowiedzialności i obowiązku. A oni na co dzień przychodzą, i często od wczesnych godzin porannych stoją u drzwi zamkniętego kościoła, aby wejść, modlić się i uczestniczyć w Eucharystii. I wreszcie, na koniec, przyszły do mnie do kancelarii parafialnej dwie panie, które zachęcały mnie bardzo mocno do tego, Bym przeprowadził rekolekcję oddania 33. Płytkę z tekstami, a właściwie z zapisem audio rozważań, rozdawaliśmy czy sprzedawaliśmy raczej naszym wiernym razem z tygodnikiem Niedziela czy Idziemy. Warto ją sobie odtworzyć, aby przyjąć zaproszenie Pana Boga. I jego Matki Maryi, do tego, by, podobnie jak święty Jan Paweł II, i sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, zawierzyć siebie i także innych, Matce Bożej i jej niepokalanemu sercu. Wydaje mi się, że w tych wszystkich przykrych odczuciach lęku, strachu, oporu, Znalazłem i ja, bo jestem w trakcie przeżywania tych rekolekcji, schronienie w sercu Maryi. Czuję się bezpiecznie i ufny w to, że nic złego mnie nie spotka. Jeśli nawet ludzie będą mieli mi coś za złe, to i tak jestem otoczony opieką Boga i Maryi. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Zadaje retoryczne pytanie Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Chciałbym zatem zachęcić wszystkich kochanych księży, ażeby każdy z nas w te adwentowe dni maryjne spróbował odnaleźć siebie, swoją posługę. Także tych do których jesteśmy posłani w sercu Matki Bożej. Zbliżająca się pierwsza sobota miesiąca i uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny są ku temu wspaniałą okazją. Tak jak święty Jan Apostoł weźmy Maryję do siebie, przyjmijmy jej osobę, przyjmijmy jej Duchowe piękno, jej delikatność, jej wrażliwość. Przyjmijmy jej stałą obecność i modlitwę za nas. I bądźmy tymi, którzy nie będą się niczego lękać, bo kto się lęka, ten nie wydoskonalił się w miłości. Niech zatem miłość Boga i miłość Maryi. Ogarnia nas i pomaga pięknie przeżywać tegoroczny adwent. Szczęść Boże.